niż poprzednim, bo inaczej zbankrutujemy. Nie martw się, prezent użyje. Łączonego z złamaniem się opłatkiem, składaniem życzeń, jak w dniu dzisiejszym. Jeszcze króciutko informuję. 5 wycieczek, 3 basen. Pierwsze spotkanie w nowym roku odbędzie się 16 grudnia, dlatego że przygotowujemy poczęstunek. 11 też 10 grudnia, bo przygotowujemy też jakiś poczęstunek dodatkowy. I będzie to też. Się łamią opłatkiem, też słuchają kolęd. I czynią to. Natomiast jego przyjście na świat, to wciąż na nowo też przeżywają zachwyt i zadziwienie, że to się stało, że Syn Boży, i życzę wszystkim, żebyśmy przeżyli na nowo właśnie w te święta takie uczysty, aby się dać zapisać. Każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta. Moje opłatkowe, w którym uczestniczę jako burmistrz, jest właśnie z Państwem. Dlaczego? Dlatego, że osoby to są naprawdę osoby, które dla tego miasta znaczą bardzo dużo, które dla tego miasta zrobiły bardzo wiele wieczerzy czy spotkania opłatkowe. Ci, którzy znają mnie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, myślę, że dobrze, a widzę tutaj sporo tych osób, dobrze wiedzą, że właśnie to grono jest mi bardzo bliskie. Słuchaj, Konaniu jest tą bardzo rozśpiewaną miejscowością. Rozśpiewaną pod każdym względem, dlatego że zarówno zespołów tych dorosłych, zespół mistrzowski, jeszcze bardziej przełożyła się na Rawicz. Ja będę ją chciał z tej bliskiej górki tam wyrwać, a więcej czasu, żeby poświęcała Brawiczom. Zobaczymy, czym się te negocjacje udadzą, ale naprawdę chciałbym, żeby ta rozśpiewana grupa była jeszcze większa i jeszcze lepsza. Okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia to czas nostalgii, podsumowań dotychczasowych osiągnięć, ale też czas snucia planów na przyszłość, na kolejny rok. Państwo, niech te święta Bożego Narodzenia upłyną Państwu w gronie rodzinnym, w gronie najbliższych, w atmosferze radości, nadziei, czasem realizacji Waszych celów. Zdrowych, błogosławionych,
Świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Człowiek uczy się, uczy. Zawodowej Służby Socjalnej wszystkiego dobrego. Czas Bożego Narodzenia to czas otwartych serc. Życzę, aby te serca otwarte były gorące. Wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Pozwólcie Państwo, że na ręce Pana Prezesa, Przewodniczącego, Pana Michała złożę ten oto symboliczny stroik bożonarodzeniowy wykonany w środowiskowym Domu Samopomocy w Rawiczu rękoma naszych uczestników. Ja tutaj jeszcze będę uzupełnieniem Pani Dyrektor, która już myślę zawarła wszystko. Życzymy Państwu tej energii, dotychczasowej energii. Jest mi niezmiernie miło, że mogę po raz kolejny z Państwem spędzić właśnie ten wieczór. Magiczny, niepowtarzalny, jak zawsze. Szanowni Państwo, nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Możecie mnie Państwo teraz na żywo zobaczyć, bo przedtem na pewno nie było takiej okazji. Bardzo serdecznie chciałem podziękować Panu Prezesowi za zaproszenie na tę dzisiejszą uroczystość. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi za przedstawienie mnie jako prezesa chóru. Ja bardzo dobrze się czuję w tym klubie plus 50, chociaż tak naprawdę do niego jeszcze nie należę, chociaż już niedużo brakuje. Ale to z tego względu, że właśnie w chórze, któremu prezesuję, imienia Karola Kurpińskiego w Sarnowie, jest praktycznie taki klub plus 50. I muszę Państwu powiedzieć. Rodzina Michała też pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, a przede wszystkim życzę Państwu zdrowia, szczęścia, pomyślności, żebyście mieli jeszcze przez wiele, wiele lat dużo energii, chęci, zapału do działania, również do zabawy, żebyście byli szczęśliwi, żebyście nie czuli się samotni i jednocześnie służę z ramienia Rady wszelką pomocą. Bo wiadomo, Komisja Spraw Społecznych ma służyć ludziom. Jesteśmy otwarci, także zapraszamy do współpracy.